Witam serdecznie widzów kanału MCHTV2. W dzisiejszym filmie chciałbym Was serdecznie zaprosić na przetestowanie napoju energetycznego od znanego youtubera Buddy, czyli Kamila LaBuddy. Dzisiaj, 10 kwietnia 2024 roku, wyszedł on w dwóch wersjach, białej i czarnej. Czarna wersja to wersja Classic. Kotka czarnej puszki to nic innego jak Bugatti Veyron. I puszka wygląda tak. Napój energetyczny jest napojem gazowanym z tauryną, kofeiną, wzbogacony witaminami, pasteryzowany. Wysoka zawartość kofeiny nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. 32 mg na 100 ml. Składniki to woda, cukier, glukoza, kwas, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna 0,4%, regulator kwasowości, cytyniany, sodu, aroma, kofeina 0,032%, barwniki, karmel, amonia, kalno-siarczynowy, ryboflawiny, witaminy, niacyna, kwas patenowy, witamina B6, witamina B12. Co jeszcze zawiera? Wartość energetyczna to 50 kalorii, tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, węglowodany 12 g, w tym cukry 12 g, białko 0 g, sól 0,16 g, niacyna 7,04 mg na 44% RWS NRV, kwas patenowy 1,97 mg, witamina B6 to 50% dziennego spożycia, witamina B12 20% dziennego spożycia. Teraz przetestujemy barwę i smak tego energetyka od Buddy firmy Douze. A otwarcie tej czarnej, pięknej puszki brzmi tak. Zapach bardzo przyjemny, mocny. Czuć kwasowość. W zapachu przypomina Red Bulla. Zobaczymy teraz barwę tego napoju. Barwa złocista, mocno nagazowana, bez pianki, jak widzicie. I teraz spróbujemy smaku tego energetyka. No, smak bardzo dobry, delikatny, nie zostawia posmaku goryczy, nie za słodki. Jak się rozprowadzi po języku, czuć kwasowość. Czuć taki smak kwasu, ale czuć też mocno nagazowany ten napój. Przyjemny w smaku, bardzo dobry. Polecam przetestowanie tego napoju i spróbowanie go. Od dnia dzisiejszego jest on dostępny w sieci sklepów Żabka, jak reklamuję na swoim filmie Buddy. I tylko w sieci Żabka jak na razie. Czuć kwas. Dobrze zrobiona linia smakowa. A firma Douze, jeszcze z puszki wam przeczytam adres firmy Douze. Jest to spółka z o. Ulica Szlak 77 przez 222 30302 Kraków, Polska. Tam się znajduje siedziba Douze, a według filmu, który wypuścił Buddy w dzisiejszym dniu, i tu macie przebitkę. Siedzibę marki Douze znajdujemy się w województwie śląskim. Teren to 55 tysięcy metrów kwadratowych ziemi. Mówi, że jego firma mieści się na Śląsku, a na puszce jest wymieniony Kraków, co jest Małopolska. A teraz Państwa zapraszam do przetestowania drugiej puszki energetyka w kolorze białym. Maskotką biała Toyota Supra z 3,3 litra 2JZ. I tak ona wygląda. Jest to w wersji zero. Jest to wersja bez cukru. Zresztą zobaczymy, czy nie zawiera cukru. W porównaniu do wersji czarnej. Więc teraz czytamy, co pisze na puszce. Jest to napój energetyczny, gazowany, z tauryną, kofeiną, wzbogacony witaminami. Zawiera substancje słodzące, pasteryzowany, wysoka zawartość kofeiny. Nie zaleca się stosowaniu u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. 32 mg na 100 ml. Składnik to woda, kwas, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla,
tauryna, 0,4%, regulator kwasowości, cetylian sodu, aromat, kofeina, 0,032%, substancje słodzące, sykraloza, barwniki, karmel aromatalno-siarczynowy, ryboflawiny, witaminy, niacyna, kwas patenowy, witamina B6, witamina B12, wartość odżywcza tego napoju na 100 ml to 3 kalorie, tłuszczu 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g, białko 0, sól 0,16 g, niacyna 7,04 mg, czyli 44% dziennego spożycia, kwas patenowy 1,98 mg, czyli 33% dziennego spożycia, witamina B6 0,70 mg, czyli 50% dziennego spożycia, witamina B12 0,50 jednostek, czyli 20% dziennego spożycia. Więc teraz zdegustujemy drugi napój, który powinien być mniej słodszy. Otwarcie tej pięknej, biało-czarnej puszki brzmi tak. Przepiękny aromat, mniejszy bukiet aromatu niż w poprzedniej puszce, słabszy, nie jest taki intensywny, a tej kwasowości mniej wyczuwalna. Dobrze, teraz zobaczymy, jak wygląda barwa tego napoju. Kolor taki sam, intensywność nagazowania też taka sama. Proszę zobaczyć. Teraz przetestujemy smak. No, są wyczuwalne słodziki, przez to się zmienia smak tego już napoju energetycznego. Może tu już czuć, że są właśnie słodzikami posłodzonymi, nie cukrem. Kwas jest intensywność taka sama w smaku. No, dla diabetyków, którzy lubią energetyki, bardziej polecam tę wersję białą. Jest mniej słodsza, ale też wyczuwalna właśnie moc kofeiny też, bo wyczuwalny smak kofeiny i tauryny pobudza napój. Dobry jest smaku. Tak jak mówię, wersja biała dla cukrzyków, czarna dla pozostałych ludzi, którzy lubią napoje słodkie. Jeżeli widzowie jesteście zainteresowani dalszymi różnymi testami napojów, testami jedzenia ostrego albo jakimiś innymi testami, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jak i wspierania go poprzez naciśnięcie guzika pod spodem, pod filmem, danie łapki w górę i udostępniania filmu. A jeżeli chcecie do mnie wysłać paczkę z jakimiś rzeczami, żebym od widzów przetestował, zapraszam do wysłania paczki na adres podany w opisie filmu. Za niedługo też zamierzam wprowadzić na kanał nową opcję wsparcia, jaką jest postawienie mi tak zwanej kawki. Ale to też będzie już w opisie filmu, jak można mi postawić kawkę, jeżeli film się podobał. Zapraszam do oglądania wszystkich moich filmów, lajkowania, subskrybowania i polecania mnie dalej. Pozdrawiam serdecznie kanał RCH TV2 z nowym kuflem Mateusz.